Cześć kochani, witajcie serdecznie w kolejnym filmie. Dziś kolejna pogadanka, wiem, że takie filmy bardzo lubicie. Pogadamy sobie na temat problemów, jakie pojawiają się, kiedy postanawiamy odgracić się, kiedy postanawiamy pozbyć się niepotrzebnych rzeczy. To nie jest tak, że każdemu odgracenie się przychodzi z łatwością. Ja na przykład nie przywiązuję się do rzeczy, więc u mnie proces odgracania się trwa cały czas. Jeżeli zauważę jakąś rzecz, której długo nie używamy, to po prostu bez żadnych sentymentów, rozkmin się jej pozbywam. Ale niestety nie da się ukryć, że większość z nas nie ma tak lekko. Też czasami łapię się na tym, że jest mi się ciężko z jakąś rzeczą rozstać i dzisiaj właśnie o tych problemach, co sprawia, że nie potrafimy się rzeczy pozbyć. Często tłumaczymy sobie, że trzyma nas sentyment do jakiejś konkretnej rzeczy, że z powodu sentymentu nie chcemy się jej pozbyć, a tak naprawdę pod płaszczykiem sentymentu kryją się nasze emocje. I to one sprawiają, że nie chcemy jakiejś rzeczy oddać, wyrzucić, ogólnie pozbyć się z naszego życia, z naszego otoczenia. I te emocje to jest przede wszystkim niepokój, smutek, poczucie winy i to sprawia, że trzymamy się kurczowo jakiejś rzeczy, mimo że w ogóle nam nie jest ona potrzebna, może wywołuje w nas negatywne emocje, ale mimo wszystko z tych oto powodów nie chcemy się jej pozbyć. Natomiast pod płaszczykiem tych emocji kryją się inne rzeczy, na które musimy zwrócić uwagę, które mogą się pojawić, kiedy będziemy robić porządek w naszym domu i kiedy już będziemy wiedzieć, z czym się zmierzymy, albo podczas porządków zauważymy, że takie problemy się pojawiają, będzie nam łatwiej się z nimi rozprawić. Najważniejsze, co musicie wiedzieć, to to, że często tłumaczymy sobie sentymentem właśnie niemożliwość pozbycia się jakiejś rzeczy. Na ten temat nagrałam osobny filmik, jak pozbyć się sentymentu do rzeczy, jak się z nim rozprawić i podlinkuję Wam go w opisie pod tym filmem, żebyście mogli zerknąć sobie do niego, może wyniesiecie coś z niego dla siebie. Jeżeli nie chcecie się pozbyć jakichś rzeczy, bo tłumaczycie je sobie, że macie do nich sentyment. Więc na ten temat opowiedziałam nieco więcej w innym odcinku, natomiast często pojawia się taka myśl, że nie chcę wyrzucić jakiejś rzeczy, bo boję się, że podejmę złą decyzję, że jednak po czasie okaże się, że ta rzecz była przeze mnie lubiana, albo że korzystałabym z tej rzeczy, korzystałbym z tej rzeczy. I pamiętajcie, że odgracenie się czy dążenie do minimalizmu to nie jest żaden wyścig. Tu nie chodzi o to, żeby sobie postawić jakieś sztywne zasady, że teraz w tydzień posprzątam całe mieszkanie i koniec, kropka, i przez ten czas muszę się pozbyć wszystkiego, co niepotrzebne, a później to już będzie za późno. Warto sobie dać jakiś czas, w jakim chcemy zrobić porządek, żeby nie rozwlekać tego, nie przeciągać się w czasie tego sprzątania, ale nie warto też odgracania przestrzeni traktować jako wyścigu, nie warto się z nikim porównywać. Jeżeli macie problem, nie wiecie, czy dana rzecz będzie Wam potrzebna, zostawcie ją jeszcze, dajcie sobie czas na podjęcie decyzji, na przemyślenie. Warto też zastosować taką metodę chowania rzeczy. Jeżeli czegoś nie jesteś pewni, czy będziemy z tego korzystać, warto tą rzecz na przykład miesiąc schować i sprawdzić, czy podczas tego miesiąca chcieliśmy sięgnąć po tą rzecz, albo po nią sięgnęliśmy, albo była przez miesiąc schowana i w ogóle wiecie, o niej zapomnieliśmy, albo w ogóle po nią nie sięgnęliśmy. Wtedy będzie Wam łatwiej podjąć decyzję, czy ta rzecz rzeczywiście jest Wam potrzebna, czy może jesteście już na tym etapie, że możecie się śmiało tej rzeczy pozbyć, więc dajcie sobie po prostu czas na przemyślenie decyzji. Kolejna rzecz to to, że mamy takie uczucie, że stracę swoje wspomnienia, jeżeli jakiejś rzeczy się pozbędę. Coś przypomina mi jakieś wyjątkowe chwile, wyjątkowy moment w moim życiu i kiedy tej rzeczy się pozbędę, to nagle utracę to wspomnienie. Natomiast musimy sobie uświadomić to, że wszystkie nasze wspomnienia, dobre i takie złe chwile, które w życiu przeżyliśmy, siedzą w głowie. I z głowy pewnych rzeczy nie da się usunąć. Jeżeli coś wywołało w nas bardzo takie silne emocje, pozytywne bądź też negatywne, to będzie z nami, no powiedziałabym, że nawet na zawsze. Ciężko jest się takich intensywnych odczuć pozbyć, więc nie bójcie się, że czegoś zapomnicie. Często też jest tak, że
daną chwilę, dany moment przypomina nam bardzo wiele rzeczy. Myślę, że wtedy warto wybrać spośród nich jedną taką najważniejszą rzecz, która będzie nam ten dany moment przypominać, a całą resztę po prostu wyrzucić, pozbyć się, oddać. Z tego względu, że im więcej rzeczy przypomina wam jedną chwilę, tym będziecie mieć większy nieporządek, ale też nie sprawicie, że ten moment będzie w waszej głowie jakoś lepiej zapamiętany, będzie wywoływać w was większe emocje, absolutnie. Pamiętajcie, że wybranie skarbu, czyli tej jednej, jedynej rzeczy, która będzie wam dobry moment, dobre wspomnienie przypominać, jest kluczowe, żeby właśnie nie zagracić sobie mieszkania, ale żeby też nie ująć powagi tego momentu, który chcecie w swojej głowie zachować. Więc albo zachowajcie sobie jedną rzecz, ale też pamiętajcie, że wspomnienia siedzą w głowie i czasami można sobie je odświeżyć przy pomocy rzeczy, ale to nie znaczy, że jeden moment musi nam przypominać 5-10 rzeczy albo i więcej. Warto zachowywać perełki, takie najważniejsze rzeczy i o tym też opowiadałam w poprzednim odcinku nieco więcej, więc jeżeli chcecie na ten temat posłuchać, to oczywiście link pod filmem. Często też mamy takie przeczucie, że zniszczę swoją historię albo historię swojej rodziny, jeżeli jakichś rzeczy się pozbędę. Czyli trzymamy pamiątki po dzieciach z ich chrztu, komunii, z pójścia do pierwszej klasy, z rozpoczęcia studiów, albo nasze pamiątki związane z osiągnięciem jakiegoś tytułu naukowego, albo jakiekolwiek rzeczy, które nam się dobre zdarzały w życiu, sprawiają, że mamy potrzebę je zachować, żeby właśnie nie utracić czegoś, żeby nie zniszczyć swojej historii. Pamiętajcie, że najważniejsze jest to, że jeżeli chcecie zachować historię w jakichś rzeczach, to żeby trzymać właśnie te rzeczy, które są najważniejsze, najistotniejsze, takie perełki z perełek. Natomiast jeżeli zachowacie sobie z jednego momentu bardzo dużo rzeczy, to tak jak mówiłam wcześniej, one nie sprawią, że daną chwilę będziecie pamiętać lepiej, albo że historia waszej rodziny będzie jakaś lepsza. Rzeczy nie zmienią tego, co już kiedyś było. Więc warto zachowywać rzeczy najważniejsze. I nie bójcie się, że zniszczycie historię waszej rodziny albo swoją historię, że nagle nie wiadomo, co się wydarzy. Pamiętajcie, że historia to jest historia, to są momenty, które już się wydarzyły i żadne rzeczy, które są teraz w tej teraźniejszości, nie mogą sprawić, że ta historia się zmieni albo że ulegnie, nie wiem, jakiemuś pogorszeniu. Ciężko mi to też opisać słowami, ale wiecie, o co chodzi. Nie możecie zniszczyć historii, pozbywając się jakichś rzeczy, które już wam nie sprawiają radości, które nie są wam potrzebne, bo to już po prostu było. Historia miała swoje miejsce w przeszłości i tyle. Miała dla was znaczenie, została zachowana w waszej pamięci, może przypominają wam ją jakieś poszczególne rzeczy, natomiast coś, co nie jest wam już potrzebne, bądź też nie sprawia już wam radości, albo wywołuje negatywne wspomnienia, nie sprawi, że tą historię po prostu zniszczycie, czy też o niej zapomnicie. Też z tym się wiąże punkt, który sobie zapisałam, że boicie się zrobić przykrość rodzinie, czyli nie pozbędę się czegoś, bo boicie się, jak zareaguje mama, jak zareaguje babcia, takie osoby, które często są bardzo z rzeczami związane. Pamiętajcie, że to, że starsze pokolenia jakoś są przywiązane do trzymania rzeczy, jest związane właśnie z ich historią, że kiedyś było w sklepach mało albo nie było nic, trzeba było sobie jakoś radzić, trzeba było robić coś z niczego, dlatego ludzie przetrzymywali w swoich domach wszystko, bo mogło się to w przyszłości przydać, mogła być jakaś rzecz wykorzystana w inny sposób, natomiast to nie znaczy, że wy teraz musicie żyć w ten sam sposób. Czasy, pamiętajcie, zmieniły się i teraz trzymanie rzeczy, bo się przyda i tak dalej, jest bardzo często bezsensowne, bo możecie po pierwsze zagracić sobie bardzo swoją przestrzeń, swoje mieszkanie. Jeżeli będziecie się starać żyć minimalistycznie, no to właśnie też zauważycie, że macie potrzebę posiadania mniej, więc to, że wasza mama czy babcia oczekują tego, że będziecie trzymać jakieś rzeczy, bo się przyda, to nie znaczy, że wy musicie tego słuchać i w ten sposób żyć. Pamiętajcie, żyjcie swoim życiem i posiadajcie taką ilość rzeczy, jaka wam jest potrzebna i na takie tematy też warto w rodzinie rozmawiać. Jeżeli boicie się, że ktoś się obrazi na was, bo pozbyliście się jakiejś pamiątki rodzinnej czy jakiejś rzeczy, która była wam podarowana przez
przez najbliższe osoby wystarczy o tym porozmawiać i trzeba wytłumaczyć, dlaczego te rzeczy już nie są Wam potrzebne, dlaczego nie sprawiają radości, dlaczego może są dla Was balastem. Po prostu trzeba grać w otwarte karty i ja wiem, że to się może wydawać trudne, bo właśnie te starsze pokolenia są bardzo przywiązane do tego, żeby trzymać rzeczy, bo może się przydać, ale Waszym argumentem jest to, że świat się zmienia, że teraz żyjemy zupełnie inaczej i to, co kiedyś rzeczywiście mogło być potrzebne i było zachowywane, teraz może nie mieć w ogóle jakiegokolwiek znaczenia. I tu też z tym punktem kolejna rzecz się wiąże, którą sobie zapisałam, czyli jeżeli mamy jakieś rzeczy powierzone, czyli ktoś nam coś zostawił na przechowanie, to boimy się, że stracimy czyjeś zaufanie, jeżeli tej rzeczy się pozbędziemy. Ja uważam, też już chyba w jakimś filmie na ten temat wspominałam, że uważam, że trzeba właśnie grać w otwarte karty. Jeżeli ktoś chce u Was coś przechować, to umówcie się na jakiś konkretny termin, kiedy ta osoba po prostu przyjdzie i tą rzecz sobie zabierze. Ja niestety ze swojego doświadczenia wiem, że często jest tak, że zostawiamy komuś coś na przechowanie, a potem w ogóle po tą rzecz nie wracamy. Jestem na to żywym dowodem, bo przeprowadzając się z Polski do Niemiec, sama miałam taką sytuację. Zostawiłam mojej mamie mnóstwo rzeczy, jakieś talerze, nie talerze, artykuły ogólnie do domu, z myślą, że za jakiś czas przyjadę do Polski i je sobie odbiorę. Ale życie się potoczyło tak, że po prostu potrzebowałam tutaj tych konkretnych rzeczy, więc je sobie odkupiłam i po te stare nie wróciłam, a piwnica mojej mamy była zagracona, więc umawiajcie się raczej z drugą stroną, jeżeli chcecie coś u kogoś przechować, umawiajcie się na jakiś konkretny termin, albo jeżeli Wy chcecie komuś jakąś rzecz przechować w garażu, w piwnicy, gdziekolwiek, to postarajcie się ustalić jakiś konkretny termin, bo mamy niestety coś takiego, że jesteśmy dobroduszni, chcemy komuś posłużyć swoim miejscem, natomiast potem się denerwujemy, że coś stoi już od kilku lat, nie wiadomo kiedy ta osoba się po tą rzecz zgłosi i zalega nam to, nie wiemy czy się tego pozbyć, czy też nie i mamy właśnie takie wrażenie, że gdybyśmy się tego pozbyli, to stracimy zaufanie tej danej osoby. Uważam, że warto się w takiej sytuacji do tej drugiej osoby odezwać, powiedzieć hej, może zapomniałaś, ale u mnie jest ta i ta rzecz, czy masz ochotę ją odebrać, czy mogę ją odsprzedać, oddać, wyrzucić itp. itd. Warto też na ten temat rozmawiać, bo Wasze domy to nie są magazyny. To są miejsca, w których Wy się macie czuć dobrze, więc ja polecam, żeby wszystko dogadać, jeżeli ktoś Was prosi o przechowanie jakichś rzeczy. I też ostatni punkt, na który chciałabym Wam zwrócić uwagę, który jest problematyczny, że często trzymamy jakieś rzeczy, ponieważ nie wiemy o tym, ale staramy się zachować relację, która już niestety nie istnieje. Ktoś zmarł, ktoś się z nami rozstał, ktoś wyjechał, nie wiem, za granicę czy do jakiegoś innego miasta. Gdzieś tam nam tej relacji brakuje i my, posiadając rzeczy, które nam tą relację przypominają, właśnie za wszelką cenę próbujemy się tej relacji trzymać. I to jest problem, myślę, że dosyć też częsty, że zdarza nam się po rozstaniu trzymać jakieś rzeczy, które wywołują w nas negatywne emocje, albo bardzo dużo osób ma problem, żeby rozprawić się z majątkiem osoby, która zmarła, że nie wiemy, co zachować, co może nam się przydać, ale też może przypominać tą zmarłą osobę, co możemy śmiało wyrzucić. Ten problem się pojawia bardzo często, no bo właśnie próbujemy sobie rzeczami zastąpić relacje, które już niestety nie ma. I najważniejsze moim zdaniem to, żeby uświadomić sobie, że ta osoba, jeżeli była to relacja taka pozytywna, to ona zostanie w naszej głowie. Będziemy tą osobę ciepło, miło wspominać. Warto sobie zachować dosłownie kilka rzeczy, które będą nam tą osobę przypominać, ale nie polega to teraz na tym, żeby zachowywać cały majątek osoby, która zmarła, tylko dlatego, że bardzo boimy się pogodzić z tym faktem, że tej osoby już z nami niestety nie ma. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z relacją, która była dla nas negatywna, toksyczna, z kimś się rozstaliśmy, to moim zdaniem nie powinniśmy zachowywać żadnych rzeczy związanych z tą relacją, bo one mimo wszystko gdzieś będą rozdrapywać nasze rany, będą powodować ból. Nie będziemy umieli iść naprzód, bo będziemy cały czas sobie właśnie tą toksyczną relację przypominać, więc ja bym po prostu się od takich rzeczy totalnie odcięła. Jakieś rzeczy po ex,
oddać albo w ogóle wyrzucić, oddać komuś innemu, może się tej drugiej osobie ta dana rzecz przyda, ale nie pozostawiać takich rzeczy w domu, bo one mimo wszystko będą naładowane takim negatywnym ładunkiem i właśnie będą przypominać nam nie te miłe chwile, które spędziliśmy ze sobą, ale jednak te negatywne i przede wszystkim to, że tej osoby już z nami nie ma, że nas zdradziła, że nas zostawiła, jakkolwiek te losy się potoczyły, więc w przypadku takich negatywnych relacji pozbyłabym się po prostu wszystkich rzeczy i nie rozkminiała, nie zastanawiała się, czy coś mi się przyda, a czy może coś jednak wywołuje we mnie pozytywne emocje, absolutnie nie. Raczej pozbyłabym się po prostu wszystkich rzeczy. Natomiast jeżeli mieliśmy do czynienia właśnie z taką pozytywną relacją, warto też sobie zachować takie skarby, takie rzeczy najlepsze z najlepszych, które będą nam się miło kojarzyć z tą osobą, której już z nami nie ma. Natomiast też pamiętajcie, że im więcej rzeczy sobie po danej osobie zachowacie, tym one nie przywrócą jej do życia, tym one nie przywrócą tej relacji, w której byliśmy. Więc nie ma sensu składować coraz więcej rzeczy, tylko zachować sobie takie najważniejsze przedmioty, które będą nam się z tą osobą miło kojarzyć. No i to by było na tyle. Znowu taka moja pogadanka, moje przemyślenia na temat tych problemów, które się najczęściej, myślę, pojawiają przy odgracaniu przestrzeni. Dajcie znać, jeżeli jesteście podczas odgracania, albo przeszliście już ten etap, jakie u Was pojawiły się problemy, dlaczego nie potrafiliście się jakiejś rzeczy pozbyć, co Was powstrzymywało, może jakieś negatywne emocje, może jakieś takie uczucie właśnie, że coś się skończy, a może dopada Was najczęstszy problem, czyli takie uczucie, że przecież coś mi się przyda. Pamiętajcie, żyjemy w XXI wieku, jest mnóstwo ludzi, którzy posiadają tą samą rzecz, którzy bardzo chętnie Wam ją pożyczą, którzy mogą Wam w przyszłości ją odsprzedać. Więc jeżeli trzymacie jakąś rzecz, bo może się za 3 lata przydać, to uwierzcie mi, że to nie jest dobry pomysł. Sama to też przerabiałam, że czasami gdzieś coś mnie powstrzymywało przed wyrzuceniem, bo przecież mam pomysł na tą rzecz, jak ją wykorzystam, ale kiedy ją wykorzystam, tego nie wiem. Więc myślę, że z takimi rzeczami warto się rozprawić właśnie w ten sposób, że trzeba sobie pomyśleć, że zawsze możecie tą rzecz odkupić, pożyczyć, wypożyczyć z jakiegoś sklepu, też jest coraz więcej takich możliwości, niż trzymać tą rzecz i po prostu robić sobie w domu bałagan. Więc czekam na Wasze komentarze, jak to jest u Was, albo było u Was, z jakimi Wy problemami spotkaliście się przy odgracaniu swoich przestrzeni. Jeżeli ten film był dla Was pomocny, ciekawy, podobał Wam się, dajcie kciuki do góry, będzie mi bardzo miło i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, ściskam, buziaki, pa, pa.